serdecznie w imieniu uczennic i uczniów Szkolnego Koła Filmowego. Dziś zaprezentujemy Państwu nasz kolejny materiał informacyjny, tym razem dotyczący pracowni robotyki w Gryfińskiej Jedynce. Tajemnice pracowni robotyki przybliżą nam uczniowie uczęszczający na te zajęcia oraz prowadząca pani Marta Olczak. Zaciekawieni? Chodźcie za mną. Chodzę, ponieważ można się fajnie rozwinąć, są interesujące, no i po prostu są ciekawe. Chodzę na zajęcia z robotyki, dlatego że lubię budować z Lego i programować. Najbardziej na tych zajęciach podoba mi się to, że możemy tworzyć z Lego właśnie swoje roboty. Jest miła atmosfera, no i wszystko idzie po mojej myśli. Najbardziej podoba mi się na tych zajęciach to, że mogę budować to, co sobie wymyślę, choć nie zawsze. Na zajęciach panuje bardzo miła atmosfera, są bardzo mili ludzie. To razem tworzymy piękny projekt. W sposobie prowadzenia zajęć podoba mi się najbardziej to, że możemy budować budowle z klocków Lego. Chciałam używać tego sprzętu, ponieważ lepiej się pracuje, od razu jakby fajnie się, mega ciekawie to się robi, nie jest jakby tak zbyt nudno. W zajęciach właśnie nauczyłem się programowania, lepiej składam klocki, no i szybciej mi to idzie. Planuję wykorzystywać umiejętności do programowania różnych gier albo do filmów. Rówieśników bym zachęcił w tym, że jest miła atmosfera, dużo Lego i można zdobyć dużo umiejętności. Teraz przyszedł czas na rozmowę z panią Martą Olczak, prowadzącą zajęcia z robotyki w naszej szkole. Dzień dobry. Dzień dobry. Od jakiego czasu pani interesuje się tematyką zajęć związanych z pracownią? Robotyka to pokrewna dziedzina informatyki, a informatyka jest mi bliska. Zaczęło się tak naprawdę prozaicznie od robienia zdjęć, później przez obróbkę tych zdjęć, montowanie filmów, robienie plakatów, a kontynuacją jest robotyka, gdzie rzeczywiście można to wszystko ze sobą połączyć. Trzeba zrobić coś więcej, bo trzeba napisać program pod to, co się stworzy. Dzięki temu to, co mamy w głowie, tak naprawdę zaczyna żyć i ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. I to jest bardzo ciekawe w tych zajęciach, że można przelać to, co w głowie, na to, co na zewnątrz. Czy uczestnicy są zainteresowani tego typu zajęciami i czy dużo osób uczęszcza na takie zajęcia? Tak, uczestnicy są zainteresowani. Do dzisiaj przychodzą i dopisują się do kółka. Na początku poznawaliśmy tak naprawdę wszystko to, co było dla nas wszystkich nowe. Teraz już przychodzą i czują się, może niekoniecznie jak ryba w wodzie, ale rzeczywiście radzą sobie o wiele lepiej. Chętnie kombinują, nie trzymają się już tylko gotowych skryptów, ale chętnie kombinują, także aż miło popatrzeć, że im wychodzi i że sami są z siebie zadowoleni. Czego pani nauczyła się podczas zajęć w ramach pracowni robotycznej? Na pewno precyzji i konsekwencji. Tu jest to niezbędne. Wystarczy jeden niewłaściwy program albo niepołączone kabelki i już coś nie działa. Dlatego też jest to bardzo ważne i przydatne w takim codziennym życiu. Czy planowana jest kontynuacja zajęć w przyszłym roku? Tak, jest planowana, jeżeli pani dyrektor pozwoli jak najbardziej. Są rodzice, którzy pytają, są uczniowie. Także mam nadzieję, że będziemy mogli kontynuować wspólnie dalej uczyć się przez zabawę. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję.